co ja robiłem przez ostatnie 10 lat. Ja po prostu na sobie doświadczalnie sprawdzałem, czy Ewangelia jest prawdą. Czy istnieje zmartwychwstanie ducha, czy istnieje życie pośmiertne, czy istnieje obcowanie świętym. Nie teoretyzowałem, tylko posługując się Ewangelią, elementami antropozofii, ćwiczeniami Loyoli i Franciszkanów, sprawdzałem doświadczalnie sobie samym. Doszedłem do wniosku, że to jest prawda. Motywacja psychologicznie rzecz biorąc jest bardzo podobna i w sztuce, i w religii. Mianowicie chodzi o dotarcie do jakiejś prawdy, chodzi o ekspresję tej prawdy, o dzielenie się z ludźmi swoim światem wewnętrznym. I ten korpuskuł cały zostaje zachowany. Natomiast jak się tak 20 lat w tej sztuce pobędzie, nawet awangardowej, to okaże się, że ta sztuka co roku na kolejnych festiwalach ciągle w różnych narodowościach, i amerykańska, i japońska, i europejska, przerabia ciągle te same problemy, że dochodzą nowi artyści, którzy przerabiają te same problemy, używając innych środków wyrazu tylko, lub innego materiału, i dochodzą do pewnego progu, do pewnej granicy, którą bardzo niewielu tylko przekracza, dlatego że jest to tajemnica śmierci. Tajemnica rezygnacji z siebie, rezygnacji ze sztuki, rezygnacji z własnego ja, tajemnica śmierci mistycznej. I tu niestety artyści zawsze, prawie zawsze wynajdą jakieś nowe dzieło sztuki, żeby je zrobić, niż żeby umrzeć. Natomiast ja poszedłem dosłownie drogą Ewangelii, no i skończyło się to tymi kilkoma śmierciami wewnętrznymi. Skończyło się psychozą, chorobą psychiczną, z której wiele lat się leczyłem. Ale mam za to w tej chwili takie doświadczenie, jakie ma rzadko kto z moich kolegów. No, doświadczyłem, jak Chrystus opiekuje się chorymi psychicznie. Doświadczyłem, jak jest dobry. I co znaczy w istocie Jego wszechmoc? Jego wszechmoc to przede wszystkim ofiara bycia z człowiekiem w Jego nieszczęściu. Chrystus nie jest samolubnym Panem i Władcą, tylko jest po prostu miłosiernym Bogiem. Czy awatarem, jakby ktoś chciał powiedzieć, w każdym razie wciela się w człowieka, żyje z nim i doprowadza do Ojca. A Ojciec już jest większy niż poszczególne religie. W 1981 roku zrobiłem taką pracę polegającą na tym, że w przestrzeni, w tym wypadku w pokoju, ale chodziło o przestrzeń umowną, przestrzeń w społeczeństwie albo wewnątrz jakiejś grupy problemów, że w tej przestrzeni wyznaczam punkt. I kiedy znajdę się w tym punkcie, to wyznaczam następny. W ten sposób została wytyczona droga. Dokąd ona mnie doprowadziła? Otóż doprowadziła mnie do nieskończoności. I tu był problem, dlatego że z nieskończonością nie sposób tak lekko się rozprawić. Trzeba doświadczyć granic swojej osobowości, wyjrzeć na zewnątrz siebie, stwierdzić granice swojego świata. W tej chwili chciałbym dokonać pewnej religijnej manifestacji, po której przejdę do performance'u. Oto prawdziwa, this is true, konsekrowana hostia. Consecrated, host.
przyniesiona z kościoła. Brought from the church. Chciałbym ją teraz spożyć. He would like to eat it. Jako sygnał, jako znak. As a sign. Osobistego przymierza z Bogiem. Of his personal meeting with God. Z Bogiem Izaka, Jakuba i Abrahama. Istnieją w kulturze symbole zastrzeżone do pewnych określonych sytuacji, a poza nimi przez swoją oczywistość już są zużyte, nie przenoszą sensu. Sytuacja zmienia się jednak zupełnie inaczej, jeśli słyszymy wezwanie skierowane bezpośrednio do siebie samego. Dla mnie duchowo rozwinięty człowiek, człowiek, który w naszej kulturze dorasta do stanu zrozumienia swojej jedności z Chrystusem, w buddyzmie do zrozumienia swojego Buddy w sobie, w tybetańskiej kulturze do doskonałej władzy nad swoim umysłem, dla mnie taki człowiek dorasta do stanu boskości. Od tej chwili człowiek taki nie może powiedzieć, że jest sam. Jego najbardziej intymne ja jest zjednoczone przez komunię, przez przenikanie, przez współczucie z osobą boską. A cechą osoby boskiej jest to, że ona w przeważającym okresie czasu milczy. Więc jesteśmy zawieszeni w takim duchowym powietrzu. Stąd oddech Boga w powietrze. Czasami przemawiamy do tej pustki i ona nam odpowiada. Sprawa buddyzmu jest sprawą odrębnej religii. To jest ta sama struktura, tylko zastosowana do innego Boga, że się tak wyrażę. Dopiero na najwyższym poziomie okazuje się, że to jest jeden Bóg. Tym niemniej wierzący buddysta przyjmuje wcielenie Buddy.
sam staje się Buddą, tak jak wierzący chrześcijanin przez komunię z Chrystusem sam staje się jego naśladowcą i sam staje się alter ego Chrystusa. Także dla mnie struktura jest ta sama, tylko tradycja postawy Buddy wobec rzeczywistości była trochę inna od tradycji chrześcijańskiej. Tradycja chrześcijańska jest dla mnie bardziej rewolucyjna, bardziej idąca na skróty, jeśli chodzi o to, co się w religii nazywa zbawieniem człowieka. W każdym razie, żeby dojść do zjednoczenia z Buddą, trzeba dziesiątków lat pracy nad własnym ciałem, umysłem i doskonaleniem, a w chrześcijaństwie można to uzyskać o wiele krócej, a jednocześnie będąc bardzo twórczym i pomocnym dla innych ludzi. Co więcej, ja osobiście, kiedy stałem na rozdrążu, to ja świadomie wybrałem Chrystusa ze względu na programową manifestację dobra. Sztuka może się zbliżać do sakrum, czyli jakby czerpać z doświadczenia religijnego, tym niemniej nie jest w stanie przekazać tajemnic. W momencie, kiedy dochodzi się do stwierdzenia, że prawdy głoszone przez głębokie religie są dosłownie prawdami, że Bóg współcześnie zawiera osobiste przymierze z wybranymi przez siebie ludźmi, już nie z narodami, jak z narodem wybranym w żydostwie, ale z każdym człowiekiem i to przymierze pieczętuje własną krwią i jest wierny temu przymierzu, to jest historia naszych czasów. Sztuka jawi się od pory takiego doznania religijnego jako pewne uzupełnienie życia, wzbogacenie życia, natomiast przestaje mieć sens jako główna motywacja istnienia. Po prostu wiadomo, że od twórczości rozumianej jako sztuka są ważniejsze twórczości rozumiane jako posłannictwo człowieka w rzeczywistości. Artystów jest rozdartych między religią a sztuką i bardzo przez to cierpią. Ja też to przechodziłem. Dla mnie rezygnacja z bycia artystą to była jakby taka śmierć. A potem się okazało, że mogę dalej być artystą, będąc jednocześnie no, swego rodzaju człowiekiem starającym się, mającym aspiracje do życia duchowego. Tym niemniej, jeśli się taką perspektywę stworzy, całościową, jak się spojrzy na 40 lat swojego życia, to
każde następne dzieło sztuki było swego rodzaju rewolucją i odkryciem. Natomiast pokój samospełnienia uzyskałem dzięki temu.